Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji NIKLOT. Dzisiejsze nasze spotkanie jest spotkanie z doktorem Pawłem Bielawskim, autorem książki Apostazja Europy, wydanej w tym roku nakładem wydawnictwa Templum Novum z podtytułem Miejsce i rola religii w myśli Alana de Benoist i francuskiej nowej prawicy. Jako że z Pawłem znamy się już ładnych parę lat, książka dotyka tematyki, która z jednej strony jest nam bliska, ponieważ nurt, który reprezentuje Stowarzyszenie NIKLOT, też jest zaliczane bardzo często do tak zwanej nowej prawicy. Jednocześnie jest to właściwie tematyka w Polsce, francuska nowa prawica, myśl Alana de Benoist, nieznana. Książka stanowi bardzo dużą wartość, stąd zdecydowaliśmy się zorganizować takie spotkanie autorskie. Spotkanie składać się będzie z trzech części. Najpierw pan doktor pokrótce opowie, dlaczego taka tematyka, jak powstawała książka, jakie są jakby podstawowe wnioski i wartość dodana tej pozycji. Następnie ja pana doktora przepytam, mam przygotowane kilka pytań, a następnie otworzymy dyskusję na wszelkie pytania z publiczności, komentarze, supliki, etc. To oddaję głos panu doktorowi. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałbym podziękować za zaproszenie i państwa za przyjście. Od razu przejdę do rzeczy. Dlaczego ta książka została napisana, dlaczego się zdecydowałem ją napisać? Było ku temu wiele powodów. Też długo bym o tym rozmawiać, ale takie najważniejsze powody. Po pierwsze, europejska nowa prawica, konkretnie francuska nowa prawica, jest nurtem intelektualnym niezwykle ciekawym, wielobiegunowym, wielopłaszczyznowym, która nie była właściwie szerzej znana w Polsce, no aż do momentu napisania tej właśnie napisania i wydania tej pracy. Jest to myśl, która na polskiej Wikipedii możemy przeczytać, że w kręgach prawicowych czasem Benoist jest uznany, opisywany, że ma jakieś odchylenie lewicowe, za to na lewicy często się mówi, że jest skrajnym prawicowcem. No i właśnie tego typu niejasność sprawia, że jego myślą się zainteresowałem, gdyż tacy właśnie ludzie i myśliciele, którzy są trudni do zaklasyfikowania, jednoznacznie są według mnie najbardziej interesujący, gdyż wyznaczają nowe trendy. Nie przejmują się tym, żeby wpasować się w jakiś wcześniej istniejący wzorzec, idealny typ lewicy tudzież prawicy, tylko po prostu myślą, co jest właściwe, dokonują pewnej analizy rzeczywistości i według tego tworzą pewne idee, plany, wizje i jest to spora wartość. Wspomnieć warto, że nie jest tak, że Benoist czy w ogóle nowa prawica nie została w ogóle zauważana w Polsce, czy to na lewicy, czy to na prawicy. Ale interesujące jest to, że zwłaszcza na prawicy narodowej oczywiście ta postać została zauważona, była wspominana. Jedną z takich sytuacji, które przypomina sobie, to było lata temu, ale jak, nie wiem, może to było z 10 lat temu, jak pan Łukasz Walczak, który był, o ile dobrze pamiętam, ówczesnym rzecznikiem prasowym Młodzieży Wszechpolskiej, występował u Jacka Żakowskiego w audycji radiowej, gdzie mówił o tematyce pracy, praw pracowniczych itd. Wspominał o wielkim Alanie de Benoist. Przytaczał jego cytat. Natomiast to, co zawsze mi się wydawało interesujące, to, że przy tych wszystkich zachwytach, wspomnieniach o Alanie de Benoist i w ogóle nowej prawicy, nikt, ale absolutnie nikt nie zająknął się o poglądach Alain de Benoist na religię, a konkretnie pogląd na chrześcijaństwo. No proszę Państwa, czy ja mogę to tak w ten sposób zostawić i nie pisać tego? No nie, no ktoś musiał to zrobić, gdyż jak usądzę, jest to bardzo istotny element całego tego bloku ideowego, jakim jest nowa prawica, gdyż, no jak to tutaj w książce opisuję, poglądy na religię u Alana Benoist i w ogóle w nowej prawicy tak naprawdę warunkują całą resztę. Cała reszta poglądów jest tak naprawdę, wraca do tego jednego punktu, czyli właśnie to, co ja nazywam konstytutywną metatezą nowej prawicy, czyli że istnieje zasadnicza i nieprzezwyciężalna i że istnieje zasadnicza sprzeczność między mentalnością indoeuropejską, politeistyczną i monoteistyczną judeo-chrześcijańską. I ciągłe istniejące napięcie dało tak naprawdę początek temu, co my znamy jako kultura zachodnia. I obecna sytuacja w Europie, czyli sekularyzacja, jak również oddzielenie się chrześcijaństwa od stricte tożsamości i tradycji europejskiej, jest właśnie jednym z tych czynników, które Alain de Benoist zauważa, gdyż podkreśla, że tradycja, kultura europejska to jest jedno, a chrześcijaństwo to jest drugie. I one zostały połączone niejako na siłę, ale gdy zostawi się czas
swojemu biegowi, to jak widzimy teraz, jedno od drugiego się oddziela i oddziela i oddziela. I nie wygląda na to, żeby stało się coś, żeby na powrót jedno i drugie zniknęło. To jest raczej tak, że europejska tradycja, historia, kultura się coraz bardziej oddziela od chrześcijaństwa i prawdopodobnie będzie się oddzielać coraz bardziej. Czyli rozumiem, możemy przejść do pytań. Pytań przygotowałem 11, także dotyczą różnych zagadnień. Wybór był tak naprawdę indywidualny, to znaczy zależał wyłącznie ode mnie, natomiast jeżeli jakieś tematy będą pominięte, no to oczywiście sobie Państwo będą mogli w następnej części zadać takie pytanie. A więc nie przedłużając już, pytanie pierwsze, Panie Doktorze. Europa 100 Flag, czyli taki sztandarowy projekt, sztandarowe hasło Alana de Benoist. Jak sobie dokładnie wyobraża projekt Imperium Europa w sensie takim bardzo praktycznym, czyli politycznym, strukturalnym, czy jako federację, czy jedno państwo i czy Alain de Benoist w ogóle zauważa jakościowe różnice w ramach Europy, to znaczy na przykład Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, tak jak zauważył to Spengler, na którego bardzo często Benoist się powołuje, i czy zauważa, że bardzo podobne podejście ma Unia Europejska, która wykazuje brak możliwości pogodzenia interesów właśnie czy wschodniej, czy zachodniej Europy, czy też na innych położeniach, znaczy na innych jakby podziałach zasadzające się takie kwestie, które no nie dają się pogodzić. Tak. Więc tak, co do tego hasła imperium, w ogóle imperium europejskie, to zacząć należy od tego, że słowo imperium jest w dużej mierze pewnym symbolem. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że Benoist oddziela słowo imperium, termin imperium od imperializm, gdzie jeżeli rozumiemy imperializm jako po prostu pragnienie ekspansji, forsownej ekspansji, militarnej ekspansji, to jakby to nie jest, to w ogóle jest, są to kompletnie różne rzeczy. Imperium jest używane w tym znaczeniu, że jak wspomina Benoist, dla niego, z jego perspektywy, w Europie istniały zasadniczo dwa modele państwowości. Jest to państwo narodowe, które od nowoczesności do dzisiaj jednak dominuje, i było to imperium, jak to było na przykład na zasadzie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. I jakie są różnice? Dla niego państwo narodowe jest modelem zamkniętym, które nie respektuje lokalnych, regionalnych różnic kulturowych, lingwistycznych i jest jako takie ujednolicające. Natomiast jeśli chodzi o imperium, widzi to jako pewien model bardziej otwarty, bardziej szanujący lokalne, regionalne odrębności, lokalne różnice lingwistyczne, tożsamościowe i uważa to za po prostu lepszy sposób organizacji państw, gdyż po prostu bardziej szanuje konkretne kultury, konkretne ludy zamieszkujące na danym państwie czy też imperium. Imperium, co to ma znaczyć konkretnie? Nie chodzi oczywiście o jakąś radykalną centralizację ani o dyktaturę, tylko raczej chodzi o po prostu federalizację, o federalizm, tak? Czyli model nie unitarny, tylko bardziej federalny, również wsparty z zasadą subsydiarności, tak? Czyli im bardziej budowany oddolnie niż odgórnie. Tak? Generalnie jest to, uogólniając, ma on podejście sceptyczne co do centralizmu, co też ma taki termin, który często używa, jakobinizm. Od oczywiście rewolucji francuskiej, co ma oznaczać, oczywiście to są negatywne konotacje, mające oznaczać taką kulturową urowniłowkę, której jest oczywiście przeciwny, gdyż każda kultura jest wartością autoteliczną. Jeśli chodzi zaś o różnicę między Wschodem a Zachodem, tutaj wspomniany został Oswald Spengler, no to należy wspomnieć, że pod względem takiego backgroundu ideowego nowa prawica jest w pewnym sensie, właściwie w sporym sensie, pewnym przedłużeniem, upgrade'em weimarskiej konserwatywnej rewolucji. Tutaj oczywiście można wspomnieć Ernsta Jungera, Ernsta Nikisza, Artura Mera Vandenbrucka itd. itd. I oczywiście dostrzega pewne różnice między Wschodem a Zachodem. Jakie? No, między innymi takie, że po pierwsze, uważa, że Wschód, to znaczy państwa wschodnie państwa Unii Europejskiej, w ten sposób, chwali za to, że są w miarę możliwości, na tyle, na ile jest to możliwe, kulturowo asertywne. To znaczy są mniej podatne na wpływy amerykańskiego liberalizmu, no, z czym to się wiąże. I uważa, że państwa te winny robić tak, nie powinny się, z kolokwialnym dawać Ameryce przerabiać na swoją modłę,
również bierze pod uwagę to, że państwa wschodnioeuropejskie mogłyby rozpatrzeć inne alternatywy niż tak zwany atlantyzm, czyli niekoniecznie opierać się na Ameryce, tylko na przykład no, Rosję czy Chiny. Tak? No, cokolwiek możemy o tym myśleć, to jest jakby inna sprawa. Co jeszcze? Można jeszcze sobie zakończyć tym, że uważa, że Unia Europejska została rozszerzona zbyt szybko. Nie jest on przeciwnikiem samej idei integracji europejskiej, ale sposób, w jaki ona jest integrowana, organizowana, nie należy do fortunnych. I tutaj, żebym chciałbym tutaj zacytować taki fragment z wywiadu, gdzie mówi tak, Alain de Benoist, cytuję. Unia Europejska, która miała pierwotnie integrować poszczególne kraje europejskie w ponadnarodowy byt, okazała się w rzeczywistości prawdziwą machiną dezintegracji. Ta konstrukcja Europy, która miała miejsce od początku, przebiegała wbrew zdrowemu rozsądkowi. Zostały popełnione cztery kluczowe błędy. Po pierwsze, za punkt wyjścia wzięto ekonomię i handel, zamiast wyjść od polityki i kultury, licząc na to, że swego rodzaju efektem zatrzasku obywatelstwo ekonomiczne automatycznie doprowadzi do obywatelstwa politycznego. Po drugie, chęć stworzenia Europy od góry, zamiast od dołu. Po trzecie, zbyt pośpieszne poszerzenie Unii o źle przygotowane kraje postkomunistyczne, pragnące szybko wejść pod opiekę USA w miejsce pogłębienia istniejących struktur politycznych. I również brak woli ostatecznego ustalenia granic Europy, ani wykończenia projektu europejskiego. To tak w skrócie. No właśnie, wspomniał pan doktor o Chinach, o Rosji. Jednym z takich pewnych idei fix Alaina de Benoista w kontekście tego, kto jest głównym wrogiem, jak można z nim walczyć, o czym jeszcze też będę pytał, jest Sojusz Europy i Trzeciego Świata. I czy Alain de Benoist, poza samym jakby rzuceniem hasła, rozpatruje w ogóle realną możliwość i praktyczne sposoby wdrożenia i realizacji tego? I to chodzi zarówno o to, że czy przede wszystkim, czy Alain de Benoist zastanawia się nad takim sojuszem w kontekście tego, że byłoby to w obecnej chwili, myślę, że można powiedzieć obiektywnie, w dużej mierze działanie wbrew naszym interesom, no bo jest to próba sojuszu jakby pewnych wektorów polityki międzynarodowej, które są sobie wrogie, tak jak Rosja, Chiny i Europa. No to jest zdecydowanie jeden z bardziej egzotycznych elementów jego doktryny. Zdecydowanie może budzić co najmniej lekkie zdziwienie, ale przechodząc do odpowiedzi. To jest moja interpretacja. Ja to widzę bardziej jako pewną ideę, raczej ogólną ideę, pewne hasło związane z perspektywą antykolonializmu, dekolonizacji. Jeśli państwo byliby zainteresowani tym bardziej większymi szczegółami, to na Akademii można znaleźć taki mój artykuł pod tytułem Bunt przeciwko jednobiegunowemu światu, czyli antykolonializm z prawa. Czyli chodzi o, powiedzmy, krytykę kolonializmu, ale nie taką typowo powiedzmy liberalną czy lewicową, tylko właśnie z prawa, tak? Że między innymi na przykład taki argument, że to właśnie przez kolonizację miała miejsce masowa imigracja ludów nieeuropejskich i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj jest kwestia, ja bym powiedział, aksjologiczna, bardziej niż tworzenie jakiegoś konkretnego, bardzo takiego konkretnego projektu, że co mamy zrobić, w jaki sposób od A do B. To jest raczej pewna wizja, pewna idea, pewna wizja, która ma zaznaczyć to, że wszystkie siły powinny być zwrócone przeciwko Ameryce. Wszyscy przeciwko Ameryce, a jak to zostanie, ten problem zostanie rozwiązany, to wtedy się zobaczy. Na tej zasadzie. Rozumiem. To jeszcze jedno pytanie związane poniekąd z polityką i światem wielowektorowym. Czy Alain de Benoist w ogóle w swoim pisarstwie zajmuje się tymi przemianami geopolitycznymi na świecie, które miałyby tworzyć ten świat wielobiegunowy, wielowektorowy, który miałby być jakby przeciwwagą czy przeciwieństwem dla Stanów Zjednoczonych, zastępowaniem Stanów w roli hegemona przez inne kraje? Mi chodzi przede wszystkim o Chiny. To znaczy, czy Alain de Benoist postrzega Chiny, wzrost ich imperialności, znaczenia, potęgi, ich zapatrywania i cele polityczne jako jakieś zagrożenie, czy w ogóle się zajmuje taką tematyką i czy w ogóle skupia się na tym, dyskutując właśnie o tym ewentualnym sojuszu tak zwanego Trzeciego Świata, no bo już chyba wszyscy się zgodzimy, że Chiny od kilkudziesięciu lat tym Trzecim Światem właściwie już nie są.
To jest dobre pytanie. Tak, od razu szczerze powiem, że ja nie zajmowałem się tą kwestią zbyt szeroko, natomiast zaraz się powiem mniej więcej, jak on to widzi. Po pierwsze, jeśli chodzi o same Chiny. Alain de Benoist widzi, znaczy, nie wiem, czy podziwia, to jest dobre słowo, ale wyraża pewną dozę szacunku w sensie takim, jak Chiny same siebie prowadzą. To znaczy, że to, jaką prowadzą politykę, są dobre z ich punktu widzenia, czyli z punktu widzenia racji stanu Chin. To znaczy tak konkretnie. Po pierwsze, kolokwialnie mówiąc, nie dają się manipulować tą tak zwaną ideologią praw człowieka, gdyż zaznacza to, że sama idea, czy też religia praw człowieka jest chińskiej mentalności całkowicie obca. Więc dlaczego mieliby Chińczycy przyjmować perspektywy obcą dla własnej cywilizacji? Więc jakby powiedzieć, chwalić w pewnym sensie tą asertywność kulturową. Następna sprawa. Tutaj od razu mi się przypomina hasło pana szanownego Leszka Balcerowicza o tym, jak on z lubością utrzymywał, że wprowadzenie reform rynkowych i ustroju kapitalistycznego z automatu, w sposób konieczny, pociąga za sobą reformy demokratyczne i w końcu demokrację liberalną. I właśnie tutaj go pozdrawiamy, szczerze, gdyż Chiny, jak Benoist podkreśla, są świetnym przykładem na to, ewidentnym przykładem na to, że sam fakt rynkowych mechanizmów, tudzież ustroju kapitalistycznego, absolutnie nie determinuje w sposób konieczny przemian liberalno-demokratycznych. To jest jakby jedna rzecz. Jeszcze kolejna sprawa, którą Benoist chwali u Chińczyków, jest to, że mimo tego, że tam jest jednak model rynkowy, kapitalistyczny, to jednak ta warstwa ekonomiczna, tudzież ten czynnik ekonomiczny nie góruje nad politycznym. Chińczycy jednak mają pewną wizję długofalową, wizję polityczną, pragmatyczną wizję prowadzonej pewnej polityki i cele ekonomiczne są podległe tym właśnie celom politycznym. Więc jakby tutaj pod tym względem chwali Chiny. To jest jakby jedna rzecz. Inną sprawą jest to, w jaki sposób Chiny mogą ewentualnie oddziaływać na resztę świata, a konkretnie na Europę. Więc tak, od razu trzeba tutaj wspomnieć i przypomnieć, że Europa, w sensie Unia Europejska, jest traktowana przez Benoist jako, może nie kolonia, ale prowincja amerykańska. Tak? I tutaj jeszcze taka jedna różnica. Kraje zachodnie Europy są bardziej skolonizowane w takim sensie kulturowym, natomiast wschodnie mniej kulturowe, ale bardziej na zasadzie ekonomicznej. I działania Chin, to znaczy wzrost potęgi Chin, wzrost znaczenia Chin na świecie może dać możliwość, czy mogłoby dać możliwość, żeby Europa wyzwoliła się właśnie spod tej kurateli, nazwijmy to, amerykańskiej. I tutaj, żeby zobrazować konkretnie, jak on to widzi, to chciałbym zacytować Państwu taki właśnie jego jedną wypowiedź, która bardzo fajnie to pokazuje. A mianowicie, a propos oddziaływania Chin ewentualnie na Europę. Nie mamy najmniejszej ochoty ulec cynizacji, ale to nie jest powód, aby kontynuować amerykanizację. Zwłaszcza w momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych skumulowało się taka ilość problemów wewnętrznych, z którymi sami sobie już nie radzą. Francja, która w epoce generała de Gaulle'a jako pierwsza uznała Chińską Republikę Ludową, powinna pamiętać, że zamiast ponownie brnąć w atlantyzm, który przeciwny jest wszystkim jej interesom, że w tamtym czasie, w czasach zimnej wojny, dążyło do zachowania równowagi między mocarstwami, szanując niezależność narodów. Maurice Drouin powiedział wtedy, że francuski jest, w sensie język francuski, jest językiem państw niezrzeszonych. Powinna powrócić do tej roli. Okej. Przejdźmy do następnego pytania. Teraz troszeczkę bardziej może o kwestii kultury, cywilizacji, o kwestii różnorodności kultur. Alain de Benoist zauważalnie, przynajmniej mi się tak wydaje, podchodzi w sposób bardzo taki symetryczny i obiektywny do różnych kultur, cywilizacji, etniczności, stawia na wartość zachowania etniczności, zachowania własnej kultury. Mam takie pytanie, czy podobnie jak Huntington dostrzega on jednak również starcie różnych cywilizacji ze sobą, czy pomija ten wątek? Bo zgodzi się pan doktor, że w pewnym symetryzmie i doprowadzonym do takiej skrajności obiektywizmie Benoist jest jednak naiwny i brakuje mu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, takiego typowo szmitowskiego poczucia polityczności, takiego podziału my, oni, swój wróg, własne cudze. To jest bardzo dobre pytanie. To jest jedna z kości niezgody między nim a Fajem. Prawdopodobnie jeszcze potem pogadamy. Bardziej Faj by tu
przyznał, że istnieje pewien konflikt taki cywilizacyjny, jak w rozumieniu Huntingtona. Natomiast ja tutaj się nie mogę zgodzić, że Benoit nie jest świadomy takiej perspektywy schmidtowskiej, dlatego że on, że Karl Schmidt jest jednym z jego głównych inspiracji, tylko że jakby on widzi to trochę inaczej. Jeżeli przykładowo Huntington widzi konflikt światowy głównie jako starcie cywilizacji, dajmy na to zachodniej i islamskiej, przykładowo, to Benoit widzi to bardziej tak. Cytuję. Na poziomie światowym główne przeciwieństwo nie istnieje już między prawicą a lewicą, liberalizmem a socjalizmem, faszyzmem a komunizmem, totalitaryzmem a demokracją. Jest ono między tymi, co chcą świata jednowymiarowego i tymi, którzy opowiadają się za światem pluralistycznym, ufundowanym na różnorodności kultur, między tymi, co bronią praw człowieka, w cudzysłowie, abstrakcyjnego i tymi, którzy bronią praw narodów oraz praw i powinni obywateli i powinności obywateli je tworzących. Więc innymi słowy, chodzi tutaj o to, że główny ten podział, główny oś konfliktu to jest, no, trochę przypomina Trumpa momentami, czyli że globaliści to są ci źli, powiedzmy, i lokaliści ci dobrzy, gdzie on sam odnajduje się w obozie tych, nazwijmy to, lokalistów. Czyli mniejsze różnice widzi między, powiedzmy, narodami konkretnymi, a bardziej właśnie w tej linii, że ci, którzy chcą wszystko zglobalizować, czy też właśnie wszystko doprowadzić do jednej, na jedną modłę, no, w rozumieniu oczywiście Ameryka, która oczywiście wszystko chce, wszystko chcą na jedną modłę doprowadzić, żeby wszędzie był taki sam model konsumenta i konsumpcji, a ludzi, którzy chcą te odrębności kulturowe, społeczne zachować. No dobra, to przejdźmy do tematu religii, bo w końcu książka jest o miejscu religii w myśli Alain de Benoit. No, Alain de Benoit jest oczywiście zwolennikiem politeizmów, tak zwanego pogaństwa, czy jak my mówimy, rodzimowierstwa. Ale czy Alain de Benoit bierze w ogóle pod uwagę faktyczną restaurację politeizmów europejskich, wierzeń etnicznych z okresu indoeuropejskiego, czy jak to woli, przedchrześcijańskiego, jako faktycznej wiary panującej w rozumieniu obecnym, praktycznym, czyli z przyjętą strukturą kościelną, obrządkiem, liturgią, no, na kształt, powiedzmy, państwowych kościołów pogańskich, no bo religie etniczne byłyby z definicji religiami państwowymi. Dobrze, więc to jest też dobre pytanie i zanim odpowiem, to chciałbym przytoczyć pewną istotną kwestię. W rozdziale zatytułowanym Czym pogaństwo nie jest, opisuje tak z grubsza, jak Alain de Benoit widzi pogaństwo. Alain de Benoit zarysował analizę współczesnego neopogaństwa. Chodzi o to, że przyjmując tą dumezilowską ideologię trójfunkcyjną, podzielił neopogaństwa według właśnie tej pierwszej, drugiej, trzeciej funkcji, a konkretnie. Pierwszej funkcji odpowiada podejście duchowe i intelektualne, ufundowane na przyjaznej afirmacji spuścizny i systemu wartości, które pozostawiły nam w spadku wielkie kultury i religie starożytności. I w tej właśnie Alain de Benoit się sytuuje. W drugiej funkcji odpowiadać mają neopogaństwa brutalne, nietolerancyjne i etnocentryczne, oparte na kulcie przemocy i będące w istocie jedynie karykaturą dawnej religijności. W trzeciej funkcji odpowiadać mają neopogaństwa, w cudzysłowie, głupkowate, typu New Age i neopietyzm naturalistyczny. I Alain de Benoit podkreśla bardzo mocno, że koncepcja świata przedchrześcijańskich religii europejskich nie sprowadza się wcale do czczenia przyrody, a bogowie pogańscy nie byli tylko upersonifikowanymi siłami natury. Jeśli chodzi zaś już tak konkretnie o kwestię rekonstrukcji religii w sensie takim dosłownym, instytucjonalnym itd., to ja tutaj muszę się powołać na moją osobistą z nim rozmowę, gdzie stwierdził tak, że on sam jako osoba indywidualna, jako jednostka uważa się za poganina w sensie filozoficznym, to znaczy jakby on osobiście nie jest właśnie takim fideistą, tak? Czyli jakby nie wierzy dosłownie, natomiast odnajduje się jako takim, powiedzmy, kulturowy poganin. Tak? Natomiast jeśli chodzi o neopogaństwo, czyli ludzie, którzy odtwarzają te wierzenia, to on jest sceptyczny w takim sensie, że nie jest przekonany, żeby wszyscy na pewno, że wszyscy naprawdę na serio wierzą w tych bogów, że to jest, że część być może traktuje to jako zabawę, rozrywkę, ale jeżeli, jak mi powiedział, jeżeli ktoś rzeczywiście traktuje to na poważnie, jeżeli ktoś rzeczywiście wierzy w tych bogów, nie na zasadzie, że to jest jakieś uporządkowanie siły przyrody, tylko rzeczywiście pochodzi do tego ze zrozumieniem, z szacunkiem, to jak najbardziej jest do tego nastawiony pozytywnie. Tyle tylko, że po prostu Gres, będąc think tankiem, nie zajmuje się restauracją wierzeń i dosłownie praktykami kultowymi, ale
powtarzam, jeżeli ktoś traktuje to na serio i chce wierzyć na serio, to jest jak najbardziej do tego pozytywnie nastawiony. Okej. Okay. Takie pytanie, właściwie odpowiedź jest oczywista, ale to pytanie powinno moim zdaniem tutaj paść. Jacy są główni wrogowie Alana Benoit dla Europy? I jakby uprzedzając to pytanie, czy poza Ameryką i liberalizmem Benoit dostrzega jakichkolwiek innych wrogów, jakiekolwiek inne zagrożenia, zarówno jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, jak i religijno-ekologiczno-strukturalne? No, ja bym odpowiedział w taki sposób. Czy gdyby pana dom się palił w tej chwili, to by pan zwracał uwagę na to, że kot nie dostał jeść? No nie, oczywiście, że no nie. Właśnie, no to jest właśnie Ameryka liberalizm. Jak ugasimy pożar, który teraz trwa w tej chwili, to wtedy będziecie się wszystkim innym martwić. Ale jest to tak na poważnie trochę. Ameryka i liberalizm, że tak, liberalizm jest na poziomie politycznym głównym wrogiem, a Ameryka jest mekką, uważam za mekkę tego liberalizmu, czyli centrum tego liberalizmu. I to jest to, na co on w tym momencie zwraca największą uwagę, jeśli chodzi o coś, co nazwać można wrogiem Europy. Na poziomie filozoficznym to będzie egalitaryzm, nie mylić z ludzkością, i na poziomie teologicznym jest to monoteizm. Oczywiście chodzi o uniwersalistyczny monoteizm. No właśnie, wspomniał pan doktor, przechodząc do kolejnego pytania, o konflikcie, o sporze Alana de Benoit i Giona Faya. Guillaume. Jak? Guillaume. Guillaume Faya, przepraszam. Na czym on się zasadzał? Na jakich, jakby, jakie różnice tutaj przebiegały między tymi dwoma, skądinąd w obu wypadkach, wybitnymi pisarzami? Czy on objął szersze kręgi myślicieli nowej prawicy, innych nurtów? Czy wpłynął na samą nową prawicę i czy wpłynął na samego Alana de Benoit? W sensie, czy pod wpływem tego konfliktu Alan de Benoit w jakikolwiek sposób przywartościował swoje poglądy? Tak, ten właśnie konflikt, który objął nie tylko Faya i Benoit, ale też objął innych myślicieli tego nurtu, jest powodem, dla którego ja odróżniam nową prawicę sensu stricto i sensu largo. Sensu stricto, czyli linia GRES, czyli Gruppement de Recherche et d'Étude Civilisation Européenne, czyli tego think tanku i ludzi idących po jego linii, na przykład Tomislava Sunicza. I nowa prawica sensu largo, czyli właśnie między innymi Guillaume Fay, ale również Pierre Vial i inni, którzy wychodzą od, powiedzmy, tego rdzenia ideowego wypracowanego przez Benoit, ale w jakiś sposób są dywergentni wobec tej linii ideowej. Na czym się zasadzał spór? To może przypomnę, że oni, o ile dobrze pamiętam, podzielili się, czy pokłócili się, powiedzmy, w latach, w połowie jakoś lat 80. i również spowodowało to odejście kilku znaczących postaci, między innymi Pierre'a Viala, który razem chyba z Jean Mabirem i jeszcze kilkoma innymi dołączył do Frontu Narodowego wtedy, kiedy jeszcze Jean-Marie Le Pen prowadził Front Narodowy i powstało tam, co ciekawe, oprócz integrystyczno-katolickiego skrzydła, było nowoprawicowe pogańskie skrzydło w Partii Narodowej. Na czym ten spór polegał? No, głównie z powodu tego, że według Faya Alain de Benoit za bardzo poszedł właśnie w to, co nazwać można gust niuansu, czyli w te takie, że coraz bardziej ta doktryna się jego zdaniem rozwadniała, za dużo było takich elementów lewicowych, właśnie ten, że cały ten etnopluralizm był źle rozumiany, że jego zdaniem jasne, szanujemy tożsamości innych ludów, tak, ale no, musimy też zadbać po prostu o nasz, w sensie białych Europejczyków, interes, tak, i w momencie, kiedy następuje coraz większa islamizacja, jak on to określa, czy mógłby określić Faj, no to trzeba w tym momencie się skupić na to, co się dzieje w samej Europie. I tutaj jest ta różnica, jedna z głównych różnic, co na jednym z wykładów tutaj już poruszałem, czyli jeżeli na przykład Benoit uważa, że problemem nie jest islam jako religia, czy też islamizacja, czy też napór fundamentalizmu islamskiego, tylko problemem jest masowa imigracja, która spowodowana jest globalnym kapitalizmem. I to jest argumentowane w ten sposób, że to przecież nie jest tak, że zebrała się jakaś rada mędrców Koranu, tak, i zaplanowali jakąś wielką inwazję, tylko jest tak, że wielki biznes i lewica w świętym sojuszu otwarli szeroko bramy Europy i po prostu tych wszystkich ludzi zaprosili, tak, bo potrzebna była siła robocza, no bo widzicie, rozumiecie, gospodarka, wolny rynek i tak dalej, no i tak to wygląda. Natomiast Faj by powiedział, że to jest trzecia fala inwazji islamskiej na Europę, gdzie pierwsza to było, wiadomo, gdzie Maurowie przez Hiszpanię do Poitiers,
Druga fala to była oczywiście Wiedeń, Sobieski, Otrzyń Wiedeńska, tak? Natomiast teraz miałaby być ta trzecia inwazja islamu i to jest w tym momencie główny problem, a nie Ameryka, która jest oponentem owszem Europy według Faja, ale nie wrogiem śmiertelnym. No ale to też prowadzi to do innych takich wolt, jak na przykład to, że w związku z tym, że największym problemem jest islam, no to trzeba pogodzić się z syjonistami i, no, i tak dalej, z wszelkim dobrodziejstwem inwentarza. Jasne. Zostaniemy jeszcze przy kwestii religii, a dokładnie chrześcijaństwa. Chciałem się zapytać, czy dla Benoît chrześcijaństwo, podobnie jak dla Stachniuka, jest elementem czegoś, co można by nazwać współkulturą? To znaczy, czy Alain de Benoît rozpatruje chrześcijaństwo także na poziomie wpływu na kulturę i rozwój człowieka i cywilizacji lub wsteczny rozwój, czyli właśnie faktyczną współkulturę? Mhm. Znaczy tak, no jakby ciężko mówić o współkulturze, jeśli się nie jakby przedstawi całego światopoglądu Stachniuka, no ale... Znaczy, no, zakładamy, że nasi sympatycy i ludzie, którzy będą oglądać zapis, albo wiedzą, co to jest współkultura, Jan Stachniuk, jak nie wiedzą, to oglądając to mają internet, więc są w stanie to sobie szybko Jasne. Uzupełnić. Dobrze, więc ja mam wrażenie, że też to poruszałem na wykładzie, ale jeszcze powtórzę w takim wypadku. Zdecydowanie Benoît uważa chrześcijaństwo za negatywną siłę, jeśli chodzi o kulturę europejską, tylko trochę inaczej ujmuje tą negatywność. Tak? Jeżeli Stachniuk uważał, że chrześcijaństwo powoduje skupienie się na przyszłym życiu, tak, i czerpanie norm moralnych z przyszłego życia, a nie skupianie się na tym świecie doczesnym i działalności w nim, tak Alain de Benoît uważa, że chrześcijaństwo jest taką, tak samo jak liberalizm, gdyż liberalizm jest według niego główną świecką krystalizacją chrześcijaństwa w obecnych czasach. Dlatego tak samo jak liberalizm, chrześcijaństwo doprowadza do takiej kulturowej urawniłowki, tak? Czyli wszystko musi być po chrześcijańsku. Jeżeli jakiś lud nie chce przyjąć chrztu, no to trzeba po prostu go wyeliminować. No bo jak to może być, że jest jeden Bóg, monoteizm dla wszystkich, uniwersalizm i inne ludy tego nie rozumieją, więc albo zrozumieją, to znaczy trzeba ich ochrzcić i dadzą się ochrzcić, no albo jak się nie rozumie, no to... To umrą. Poniekąd już pan doktor odpowiedział nam na to pytanie, natomiast ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do tematu projektu Imperium Europy Stu Narodów. A jaki jest stosunek Alaina de Benoît do już istniejących struktur, bo o Unii Europejskiej już pan doktor powiedział, a jak wygląda sytuacja z NATO i czy agresja rosyjska cokolwiek tutaj zmieniła, czy Alain de Benoît konsekwentnie i systematycznie jest przy tych poglądach, które wyznawał już wcześniej? Dobrze, więc tutaj najlepiej będzie, jak tutaj zacytuję, jeśli chodzi o samą Unię Europejską, bo jeśli chodzi o NATO, no to jest właściwie podobnie jak Unia Europejska, czyli jakby jedno i drugie to się sprowadza w sumie do tego, że to jest prowincja amerykańska, że Europa jako prowincja amerykańska, ale tak cytując, żeby było więcej takich, bardziej szczegółowo to ująć. Jak on powiedział, cytuję, Unia Europejska dziś to wielkie chore ciało, które przyznało sobie wszystkie możliwe kompetencje, podczas gdy samo jest ogarnięte paraliżem i niemocą. Europa również cierpi na poważny kryzys moralny, który uniemożliwia jej przemyślenie własnej tożsamości. Chcąc wyznawać wyłącznie, w cudzysłowie, uniwersalne wartości, uważa, że jej przeszłość nie ma jej nic do powiedzenia, co uniemożliwia jej projekcję na przyszłość. Zjednoczona politycznie Europa jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, jeśli ma być zdolna do odgrywania roli w wielobiegunowym świecie i by stanowić się jako tygiel kultur i cywilizacji. Zamiast potęgi europejskiej mamy rynek europejski, zdominowany przez ideologię liberalną i podporządkowany amerykańskiej superpotędze. To jest tyle, jeśli chodzi o ocenę samej Unii. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Rosji. Alain de Benoît nie wierzy, że Rosja zaatakowałaby kraje Unii Europejskiej, gdyż uważa, że to byłoby absolutne szaleństwo. Natomiast bardziej zwraca uwagę na to, że bierze pod uwagę to, że NATO, a konkretnie Ameryka, będzie parła do tego, żeby wysyłać tam żołnierzy i żeby jak najbardziej tą wojnę przedłużyć. Tam to znaczy na Ukrainę? Tak, na Ukrainę po to, żeby osłabić Rosję, przedłużać i boi się, że właśnie to może być przyczyną eskalacji i nieprzewidzianych, oczywiście bardzo negatywnych konsekwencji. Zgadza się z papieżem Franciszkiem. No dobra, no to jeszcze zostańmy przy agresji samej rosyjskiej. To już troszeczkę może jest temat poza książką, natomiast ze względu na sytuację uznałem, że takie pytanie warto zadać. Czy agresja rosyjska na Ukrainę cokolwiek zmieniła w poglądach Alaina de Benoît
czy to jeśli idzie o Stany Zjednoczone, o definicję wroga, czy jakiekolwiek inne aspekty jego poglądów? Nie. Czyli po prostu Alain de Benoist dalej mówi dokładnie to samo, co wcześniej mówił, czyli że głównym wrogiem jest Ameryka. Tak, więc chodzi o to, że ja w ogóle spytałem go ostatnio mailowo, tak, o tej sprawie i tak jak powiedziałem wcześniej, on nie bierze pod uwagę w ogóle sytuacji, bo ja zadałem pytanie wprost, czy gdyby Rosja przekroczyła tą granicę, tak, w sensie NATO, Unia Europejska, czy to by zmieniło? On powiedział, że nie bierze w ogóle pod uwagę takiej możliwości. Więc, ale między wierszami zakładam, że gdyby, oczywiście mamy nadzieję, że to się nie stanie, ale gdyby tak się stało, to jestem pewny, żeby zmienił swoją opinię. Rozumiem. No wtedy duża szansa, że jego państwo po prostu byłoby, czy ojczyzna Francja byłaby w stanie wojny z Rosją. No to albo, wtedy to nie ma czym mówić. Przynajmniej byłaby sojusznikiem państw biorących udział w wojnie. I ostatnie moje pytanie, to już takie troszeczkę powiedzmy na zasadzie oceny pewnej spuścizny, czy dzisiaj istnieje jakakolwiek polityczna opcja, organizacja, partia, stowarzyszenie, które ideę nowej prawicy Alaina de Benoista propaguje i wdraża w życie, rozwija? Czy dzisiaj Alain de Benoist jest bardziej takim samotnym strzelcem? No tak. Jeśli chodzi o wdrażanie idei nowej prawicy w takiej skali, powiedzmy, 1:1, tak dosłownie, to takiej nie ma. Jeśli chodzi o inspirowanie się, mniejsze lub większe, no to wspomnieć można, że zarówno Eric Zemmour, jak i Marine Le Pen sporo przejmują od niego. Eric Zemmour na przykład przejmuje spojrzenie na chrześcijaństwo katolickie, to znaczy to rozróżnienie na, w cudzysłowie, złe chrześcijaństwo i dobry katolicyzm. Trochę tak jak Evola, czyli ten, że ewangeliczne chrześcijaństwo to jest, nie jest fajne, natomiast ten katolicyzm hierarchiczny, średniowieczny, wojujący. Ludowy. Tak, tak. No to się. Czyli przecież nie wiecie do Stachiuka, bo Stachiuk uważa, że dobra, pytania i komentarze po ostatnim pytaniu, to jest ostatnie pytanie pana doktora i od razu oddam głos. Dobra, więc na czym skończyłem? Na rozróżnieniu, że Zemmur rozróżnia chrześcijaństwo i katolicyzm. Że Zemmur rozróżnia chrześcijaństwo i katolicyzm między innymi, natomiast z kolei Marine Le Pen nie mówi już o lewicy kontra prawicy, właśnie bardziej globaliści, lokaliści. Też mówi o prawach kobiet. No, takie elementy. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej większe elementy, już tak stricte inspirowanie się nową prawicą, tak bardzo już konkretnie, no to oczywiście można wspomnieć tak zwany ruch tożsamościowy, identytaryzm, który nie pojawiłby się w ogóle, gdyby nie nowa prawica, bo główną inspiracją ideową, jako warstwa aksjologiczna, blok aksjologiczny, blok ideowy, to jest właśnie nowa prawica. I właśnie nowa prawica była powodem, dlaczego ruch tożsamościowy, czy idea tożsamościowa, identytaryzm się w ogóle pojawił. No dobrze, ja dziękuję i otwieram sesję pytań. Tu widzę, pan redaktor już się zgłasza. Tak, to pytanie dotyczące postrzegania przez Alaina de Benoista liberalizmu amerykańskiego. Czy on czynił jakiekolwiek rozróżnienie pomiędzy liberalizmem, ten typem liberalizmu, który się ukształtował w latach 60. 70. w Stanach Zjednoczonych, a wcześniejszym, powiem, amerykanizmem z czasów niedzielowskich, tym, który dał Stanom Zjednoczonym potęgę w ciągu 3 dekad od 1933 roku i który miał, według niektórych autorów, typu Jonah Goldberg, sporo wspólnych punktów z faszyzmem. Czy, i też prowokacyjnie też zapytam, czy Alain de Benoist miał za złe Amerykanom to, że w 1944 wyzwalali Francję? Okej, okay, znaczy trzeba zacząć od tego, że w ogóle jakby stanowisko Alaina de Benoista to jest jedna sprawa, natomiast trzeba pamiętać po pierwsze o tym, że Francuzi w ogóle byli bardzo i nadal są zdystansowani, to mówię lekko, do Amerykanów, nie lubią tego narodu i ta tradycja antyamerykanizmu francuskiego jest daleko, jest zarówno na lewicy, jak i na prawicy, więc to trzeba pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o jego stosunek do liberalizmu, nie, dlatego że liberalizm jest świecką odmianą chrześcijaństwa, chrześcijaństwo jest złe, ergo liberalizm jest zły w każdej formie. Koniec, kropka. A propos tego wyzwolenia, to jeszcze pan dyrektor pytał, czy Francuzi są źli za wyzwolenia. Raczej. Ci, którzy się domyślili. Może nie za samo wyzwolenie, ale o to, jak się zachowywali żołnierze podczas wyzwalania, nazwijmy to w ten sposób. Okay. Tu kolega chyba się chciał zapytać. Pytanko, bo gdyby żył Stachiuk, to by z Benoista się nie zgadzał, bo dla Stachiuka protestanty zmniejszyły jak katolicyzm, a dla Benoista odwrotnie.
Tak, tak. Tylko, no tak, czyli tak, przypominając tą tezę Stachniuga o tym, że ten wczesny, oczywiście wcześniejszy protestantyzm był dobry, dlatego że potęgował tą siłę sprawczą i tak dalej. No tak, tylko że tutaj Stachniuk jakby zupełnie nie brał pod uwagę kwestii ekologicznych, a tutaj Benoit bardzo zwraca uwagę na kwestie ekologiczne, to znaczy, że globalny kapitalizm, taki właśnie nazwijmy go turbokapitalizm, powoduje straszne zanieczyszczenie środowiska, natomiast on bardzo, bardzo zwraca uwagę na ekologię. I właśnie ten, nawet jeżeli byśmy założyli, że kapitalizm sprawia pewną, że potęguje moc sprawczą, no to no wszystko fajnie, no ale jeżeli to ma być za cenę, ma być za cenę zaśmiecenia naszej planety, no to w tym momencie to jest złe. Tak? Dlatego, że wszyscy żyjemy na tej planecie i nowej planety raczej chyba nie będzie mieć prędko. Dlatego trzeba zwrócić na to, że wszyscy my żyjemy na tej planecie i jeżeli się to szybko nie, coś się nie zmieni, jeśli chodzi o ten dominujący gospodarczy profil, tak? Chodzi o jakiś bardziej zrównoważony rozwój, no to wszyscy będziemy cierpieć. Pan prezes. Ja mam jedno pytanie, ale ono jest jakby złożone z dwóch części, bo ono dotyczy dwóch aspektów hasła Europy 100 flag. Pierwsze, czy są jakiekolwiek wypowiedzi Alana de Benoit na temat walczącej części nacjonalizmu bretońskiego? To znaczy, czy w imię Europy 100 flag gotów by poprzeć takich ludzi jak Celestin Lenné czy Jan Boulet, którzy, przypominam, no, walczyli z bronią w ręku przeciwko państwu francuskiemu? I to jest jakby pierwsze pytanie. Czy to chciałbyś może od razu odpowiedzieć. Nie pamiętam żadnej wypowiedzi konkretnie na temat tych nazwisk, ale od razu mogę powiedzieć, że tak, na pewno by poparł. Jasne. A drugie pytanie, czy hasło Europa 100 flag dotyczy też Rosji? Bo przecież w Rosji mamy do czynienia z narodami nierosyjskimi, tej Federacji Rosyjskiej, mówię, w granicach obecnych, tak? Powołże jest nierosyjskie, Karelia, wiadomo, Tuwa, jasna sprawa, Baszkiria, jasna sprawa, Buriacja, prawda? I czy to hasło dotyczy też Rosji, Europa 100 flag? Znaczy, czy poparłby na przykład, nie wiem, prawo Tuwy, Buriacji i Powołża do federacji aż do oddzielenia? Ja rozumiem. Znaczy tak, hasło Europy 100 flag głównie się odnosi do Europy, nazwijmy to sensu proprio, tak? Więc na tym się skupia, ale sądzę, że gdyby była taka sytuacja, że jakiś naród w ramach Federacji Rosyjskiej zyskałby na tyle, powiedzmy, samoświadomości, nazwijmy to tak, że chciałby się oddzielić, czy też mieć większą autonomię, to nie mam wątpliwości, żeby to poparł. Dziękuję. Zapraszam do kolejnych pytań. Nikt nic nie chce już dodać? Ja bym może zapytał moje pytanie. Na początku Pan mówił o tym rozjeździe chrześcijaństwa w Europie i powrotu do europejskości. Czy to, jak są tego przyczyny według niego? Czy to jakby się dzieje, bo to tak jakby Pan powiedział, rozumiem, że dzieje się to tak jakby naturalnie, że to się po prostu czasowo rozchodzi. A z drugiej strony po prostu przyczyny cały czas, że to Unia każe, Europa, Lewica niszczy chrześcijaństwo europejskie, tą córkę, Francję. Ale nie dostrzegłem pytania konkretnie. Jak według niego, jak to się odbywa, ten rozdział chrześcijaństwa z Europą? Aha, okej. Okay. Więc po pierwsze, trzeba zrozumieć, że on jest przeciwnikiem na takim właśnie filozoficznym poziomie egalitaryzmu, czy też ideologii egalitarnych, niezależnie od tego, czy one są religiami, czy świeckimi ideologiami. Czyli dlaczego jest przeciwnikiem liberalizmu z tego samego powodu, dlaczego jest przeciwnikiem chrześcijaństwa. Natomiast jeśli chodzi o, no powiedzmy, że te tendencje oświeceniowe, no w cudzysłowie antychrześcijańskie, które są jakoby w konflikcie z chrześcijaństwem, to jest na zasadzie kłótni w rodzinie. Tak jak na przykład Darwin napisał, że najbardziej, najszersza rywalizacja jest w obrębie tego samego gatunku. To jest coś takiego, kłótnia w rodzinie. Ale w związku z tym, że on jest antyoświeceniowcem, to dlatego jest, między innymi dlatego jest antyliberalny. Ale również jest antychrześcijanin, dlatego że jest zwolennikiem indoeuropejskiego pogaństwa. Czyli innymi słowy, on by powiedział, że oświecenie to są prawdy chrześcijańskie postawione na głowie. I podobno, o ile dobrze pamiętam, on to wziął od Chestertona. Do których bogów modli się Alan de Benoit? No bo... Nie modli się w ogóle do żadnych bogów, bo jest poganinem w sensie filozoficznym, nie w sensie wyznaniowym. A modlił się kiedykolwiek? Nie pytałem.
Zapraszam. Kolejne pytania? Jeżeli nieliberalizm, to co? Jak ma wyglądać według pana Benoit ta Europa 100 lat? Tak? Jaki ustrój, co miało co te wszystkie ludy, narody czy wspólnoty miałoby łączyć? No i jaki byłby system gospodarczy? O systemie gospodarczym o systemie gospodarczym dużo się nie wypowiadał. Co prawda napisał pewną książkę, bardzo luźną, z którą się po prostu nie miał czasu zapoznać, ale jeśli chodzi o sam ustrój, no to tak jak powiedziałem, generalnie on jest zwolennikiem jakiegoś rodzaju federacji opartą o zasadę subsydiarności, gdzie lokalne wspólnoty, regiony mają na tyle swobody, na tyle autonomii, na tyle ile się da. No powiedzmy, że mniej więcej Rzesza, znaczy Święte Cesarstwo Rzymskie, coś takiego. Mniej więcej. Tak, oczywiście dostosowane do współczesnych realiów. Jest takim pewnym modelem, którym można się posłużyć. Bo na pewno nie jest zwolennikiem takiego, powiedzmy, typowego takiej Francji unitarnej, republikańskiej, gdzie wszystko ma być tak samo i wszyscy mają się zasymilować, bo tak, bo świeckość, bo republika. Tylko wszyscy powinni mieć możliwość na tyle autonomii, na ile jest to możliwe. A, czyli w związku z tym pytanie, popadłby odmowie Śląska na pewno? Prawdopodobnie tak. A jaki jest jego stosunek do niepodległości Kosowa? Wymuszone być w Anglii. Znaczy, co prawda nie pamiętam jakiejś wypowiedzi konkretnie co do tego, ale jestem przekonany, że tutaj, że poparłby raczej Serbów, jak się wydaje. Na zasadzie powiedziałby pewnie, że to jest machinacja polityki amerykańskiej, czy imperializmu amerykańskiego. Tak zakładam. Nawet w sytuacji, kiedy no jednak większość już mieszkańców Kosowa, no bo to jednak większość mieszkańców Kosowa to już nie są Serbowie, opowiada się za autonomią czy niezależnością od Serbii. Znaczy w tym momencie, szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo jakby nie znam wypowiedzi do tej kwestii, ale to tak zgadłuję w tym momencie. Okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś... Jakiego stopnia Alain de Benoit tolerowałby autonomię w tej Europie 100 flag? Powiedzmy, że jeden region europejski wprowadza szariat, inny ultrakatolicyzm czy ultraprotestancki, inny maoizm. Do jakiego stopnia byłoby to tolerowane? To jest oczywiście bardzo, bardzo ciężka sytuacja. On by prawdopodobnie powiedział, że po pierwsze, co by należało w związku z tym zrobić, zatrzymać masową imigrację. To jest jakby pierwsza rzecz, żeby nie było, żeby ten problem, który ewidentnie jest, żeby nie był jeszcze większy. Ale jego wersja etnopluralizmu, i to jest jedna z tych punktów spornych z Fajem, powiedział, że no, weźmy za przykład tą sprawę, czy tą aferę z chustą islamską dziewczynek, czy mają dziewczynki muzułmańskie prawo do noszenia chust w szkołach publicznych. On się powiedział za ich prawem do tego, bo mają prawo do swojej tożsamości. Więc On mówił mniej więcej tak, że skoro oni już tutaj są, a prawdopodobnie się ich nie wyrzuci, bo nie ma takich możliwości, to trzeba pomyśleć o tym, żeby dać im w miarę możliwości jakąś, nie wiem, czy teren, jakąś autonomię, żeby mogli żyć zgodnie ze swoim prawem. I niech z kolei, ale załóżmy, że jak już by im się to dało, ten jakiś tam teren, to niech nie wymuszają gdzie indziej tego samego. I o to chodzi, bo, czyli tak podsumowując, chodzi o to, że z też tą politycznością, tak? Mhm. Chodzi o to, że można politycznie pojmować w tym sensie, że moje jest mojsze niż twojsze, jak to w klasycznym filmie pewnym. Natomiast jeżeli wszyscy będą podchodzić w ten sposób, no to zawsze będzie to się kończyło wojną. Więc koniec końców chodzi o to, że cały ten etnopluralizm, to wszystko, te lokalne tożsamości, to jest głównym celem, ostatecznym celem jest to, żeby doprowadzić do pewnego stanu równowagi. Żeby nie było ciągle, że właśnie, że nie, bo dawaj Breslau, a nie, bo to jest Wrocław, a Lwów to jest polski, a nie jest ukraiński, bo tak się można by przypychać do, że ci powiem, jakiej śmierci. No więc trzeba po prostu pomyśleć, że tą sytuację jakoś tam uspokoić, żeby stworzyć pewną równowagę, w której nie będzie ciągłych wojen. Czy to znaczy, że Alain de Benoit troszeczkę jak klasyczni kapitaliści wierzy w ludzki rozsądek i
zdolność do podejmowania decyzji merytorycznych i obiektywnych? O ile ludzkość nie będzie opanowana przez ideologię monoteistyczną, uniwersalistyczną, tylko każdy tak, zgodzi się po prostu, że okay. Załóżmy, że jeżeli ja mam swój kawałek ziemi, to po prostu zostaję na nim, dbam o swoją kulturę i przestaję narzucać innym te moje standardy. A czy to znaczy, że Benoît widzi przede wszystkim liberalizm i amerykanizację jako aspekty narzucania innym swoich wartości? No bo tak. Tutaj w przypadku na przykład tej Europy 100 flag. Można sobie wyobrazić, że w ramach tej Europy 100 flag, tych 100 republik, powstałaby też republika islamskiego szariatu złożona z imigrantów. No i strzelając tak z prawdopodobieństwem 100% byłaby raczej agresywna i dążyła do rozwijania swojego władztwa, ale no, zapewne o liberalizm byśmy skrajnych islamistów nie oskarżyli. No oczywiście, tutaj że, Benoît dostrzega oczywiście taką, że nie, ale pytanie jest jakie? Czy Benoît dostrzega tutaj, że są też inne aspekty poza liberalizmem, które powodują obecnie takie dążenie do rozszerzenia, do narzucenia swojego światopoglądu? Znaczy tak jak mówimy, on widzi problem tak zwanej islamizacji bardziej na zasadzie tego, że jest globalny kapitalizm, który powoduje masową imigrację i problem nie jest w samym islamie, jak i w ludziach. Może jest też taki tutaj wywiad z Tomislavem Sunniciem, który ma podobny pogląd i chciałem właśnie tutaj zacytować, bo tutaj być może się wyklaryfikuje pewne rzeczy. Zaraz go znajdę. Bo to a propos właśnie muzułmanów i islamu i tak dalej. Chwileczkę jeszcze. W tym momencie nie mogę tego znaleźć niestety. Ale generalnie chodziło o to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ludzi po prostu, którzy wyznają islam, na przykład Bośniaków, no to w tym momencie nie są, według Sunnicia tutaj z kolei, są mimo wszystko częścią Europy, bo to jest naród europejski, ale jeżeli przychodzą ludzie z innej cywilizacji, całkowicie z innej cywilizacji, no to wtedy to jest potencjalnie duży problem. Okej. Czyli nie islam, ale tak powiem, że rasa jest dużym problemem. Znaczy on nie użyłby tego słowa z pewnością. Tylko raczej by powiedział, że to jest kwestia różnic cywilizacyjnych. Ale... Czy Benoît popiera jakieś rozwiązania mające doprowadzić do tego, że imigranci pozaeuropejscy obecnie będący we Francji czy w Europie wróciliby do własnych ojczyzn? Jakieś formy zachęty do powrotu, jakieś formy współpracy ekonomicznej z tymi krajami, remigrację jako odwrócenie procesu masowej imigracji. Tak, to jest właśnie jeden z tej kości niezgody między Benoît a Fayem. Benoît uważa, że nie ma w tym momencie możliwości, nawet czy byśmy chcieli, czy nie, żeby en masse wszyscy imigranci wrócili. Natomiast Guillaume Fay i razem z nim chyba wszyscy tożsamościowcy, przynajmniej francuscy, są zwolennikiem właśnie tego, co pani określił jako remigrację. Czyli po prostu wrócą do siebie, tak? Natomiast no, tym się różni Benoît Faye, że Benoît uważa, że po prostu się nie da no, z powodów obiektywnych. Natomiast Faye mówi, że no, to oni po prostu muszą wrócić i koniec. Ale Benoît rozpatruje to tylko na poziomie prawdopodobieństwa wdrożenia tego przez dane rządy narodowe, czy też widzi tu inne problemy? No i z tego co ja zrozumiałem, to głównie o to chodzi. Okay. Proszę. W książce kilka razy pojawia się taka teza, która dla mnie trochę enigmatycznie brzmi, że według de Benoît to pogaństwo nie miało zaświatów. Słucham? No, znaczy, kilka razy takie coś się pojawiło w rozdziale o pogaństwie na początku. Ale na której stronie? Oj, nie zaznaczyłem tego. Możliwe, że niedokładnie cytuję. No ja sobie nie przypominam, żebym czegoś takiego napisał. Że w tym
tym swoim kosmocentryzmie jest, nie ma tego, jakby tego innego świata. Nie przypominam sobie czegoś takiego. No jeśli pan nie znajdzie cytatu, to jakby ciężko mi to odpowiedzieć. Bo... poszukam po prostu. Okej. Dobra. Kolejne pytania proszę, jeżeli są. Proszę. Jak te bedła, o co ja w Francji wisi? A, jeśli chodzi o Wiszy, no to on nie jest jakimś, ja dobrze pamiętam, nie jest jakimś specjalnym fanem. Jeśli chodzi o ten, o odmiany prawicy, czy też liderów czegoś, co można by nazwać prawicą, on najbardziej się poczuwa do pewnej solidarności ideowej z De Gaulle jednak. Na zasadzie, że to jest prawica propaństwowa. I jak również to, że De Gaulle próbował na tyle, na ile mógł, nie doprowadzać do podległości wobec Stanów Zjednoczonych. Ten w sensie też, tylko że po drugiej stronie. No. No ale nie był taki. No nie było. Ale... no, no by nie wyszło. No dobrze, czy są jeszcze jakieś na koniec pytania? Jeżeli nie ma. Dziękuję. Dziękuję przede wszystkim panu doktorowi za przybycie. Wielkie brawa. Jeżeli są zainteresowani, mamy kilka sztuk książki do nabycia, także naszych druków. A następne nasze spotkanie odbędzie się za 2 tygodnie. Podamy dokładne miejsce, ponieważ odbędzie się w innym miejscu niż zazwyczaj. Będzie to spotkanie, to już mogę ujawnić, z generałem Tadeuszem Wileckim, byłym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który opowie o kilku ciekawych sprawach związanych z wojskowością. I nie tylko, wydarzenie do końca tygodnia będzie na portalu Facebook. Dziękuję jeszcze raz, wielkie brawa dla pana doktora.